Siemanko, z tej strony Mafiarolnik, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z... No, ostatnim odcinku dzisiaj z żniw... po prostu, no... Ostatni odcinku, w którym Bizon będzie występował nasz tutaj pościwy, który kosił nam parę sezonów. Dobrze się sprawował. No... Będzie musiał iść w inną stronę, bo sprzedamy go i musi się jeszcze tutaj te poletka wysłużyć i skosić je już ostatni raz i będzie u innego pewnie rolnika robić na polach. No a witam was oczywiście na odcinku z gospodarstwa po dziadku. No kombajn oczywiście. Kombajn oczywiście w ruch poszedł. Te dwa ostatnie pola wykosimy i jeszcze może wybelujemy coś. Pojedziemy sobie, wybelujemy cztery pola są. To może coś tam się zdąży. Kombajna wezmę jeszcze sobie, też umyję, no. W końcu spracowany jest, tyle robi. Ja skosiłem trzecie pole zboża, pszenicy, to zabieram się za te dwa, to pomyślałem sobie, że nie będę czasu tracić na te tamte trzecie, to od razu się wziąłem tu za robotę i tyle. No. Będę sobie gdzieś może na wiosnę szukał przyczepy w jakiś tam agromie czy tam innych tam, albo na internecie może jakoś znajdę. Dogadam.
Kosimy dalej, bo robota trwa. Tu się zacznie, później tam dalej zaczniemy wydelować. Póki jeszcze bizon jest, to trzeba robić, bo... Bo już następny odcinek to będzie już kabiną wysioczkarnią. No, X. I będzie czekać. Patrzę, takie długie te pola są. To nie wiem, czy by kupić tutaj. Chociaż gdzieś tam przy lesie może jakoś by się znalazło. Bo połowę pól będę połączać razem. Ja wam nie mówiłem, ale ostatnio sobie dwa nabytki kupiłem. Mogę wam nawet pokazać, bo tam potrzebowałem już tam jakichś dobrych, bo ciągniki się zmieniają, już lepsze są. Pomyślałem, czemu nie, no. Ten stary to synowi dałem, bo potrzebował to. Chociaż tam pokażę wam. Będę musiał tak pomyśleć, żeby ciągnik sprzedać jeden. Trzeba będzie może... chociaż nie wiem sam. Nie, to jednego ciągnika to synowi bym dał, bo jakby chciał, to by wziął. To którego mu oddać? Będę tak też planować jeszcze jedną oborę budować na krowy. Będę produkcję robić mleka. Albo tak bym powiedział, że mleczne krowy będą w jednej oborze, a w drugiej to będę hodować mięsne. Mięsne to będę do zakładu sprzedawać na ubój, a to mleczne to mleko też będzie trochę zysku. Tak sobie wykminiłem to oddzielne obory. Takie brązowe. Tam taką rasę już gdzieś widziałem. Giełdę zwierząt spaliłem. Zobaczyłem sobie. Myślę, że z dwie, cztery, może sześć bym kupił. To wziąłbym jakąś oborę jeszcze dobudową na te. A w tamtej mleczne. No i nie wiem, byście napisali mi, co wy na to. Czy to dobry byłby pomysł? Pomysł z tymi krowami mięsnymi? Nie.
Jeżeli uważacie, że tak, to napiszcie oczywiście w komentarzu. A ja wam przypnę serduszko. Szczepę będę musiał temu zwrócić. Władkowi chyba. Już długo to. Długo to już kurde te trwa FS, już nie pamiętam dobrze jak tam się sąsiadów już nazywali. Pomyślałem już kurde, zapominam na następny raz i nie pamiętam wszystkich. No, to wezmę go, tak ustawię, wezmę pod karczera, umyję od razu. Gdzieś postawię, żeby nie przeszkadzał. No i chyba już tu widziałeś jeden z nowych nabytków. Kupiłem sobie beczkę do szamba. No po prostu stwierdziłem, żeby byłaby potrzebna mi. I raczej miałem rację, bo jak już to szambo by się przydało też wybierać. No. Dobra, to lecę po ciągnik i do silosów trzeba wysypać. Tak dużo nam nie zajęło czasu, to sobie pojedziemy wybelować słomę. Dwie przyczepy. Jednak dobrze, że te bidny postawiłem, bo lepiej jest jak
No lepiej po prostu jest, jak zboże się przechowa w silosie, niż tam w oborach, bo tam później miejsce trzeba robić. A tak to w stodole składujemy belki. Trochę siana jest, słona jest. Te kury to tak będę myśleć, że... Będę myślał nad tymi kurami, żeby już odpuścić sobie, będę je no, tam sprzedaję sąsiadom, kurnik wyburzę i wezmę, zrobię tu furkę, trochę wybetonuję. Zaraz wam pokażę jeszcze jeden nabytek, który sprawiłem. Isaria. Siewnik nowy mam, bo potrzebowałem już nowego, bo poznaniek to taki już za mały był. Nie by potrzebny był już jakiś dobry, żeby zasiać do pola dobrze też. No i to był dobry traf. No, to lecimy. No, cool. Wybelujemy trochę słomy i coś tak powiem, że jak już to wyzbieramy, to porządnym sprzętem, bo niedługo będę miał lawetę do bel. Stwierdziłem, że będzie mi potrzebna. No i tak też dobrze myślałem, bo bel się dużo robi, a trzeba oczywiście, no, oczywiście jakoś to zaczynać.
tranzytorkiem z metal fachem. Belarka to 2019 rok. To dobry rocznik jest. Z tych najnowszych. Szkoda, że farm tracka nie ma do 19, to bym może takiego, to chciałbym, bo chciałbym mieć takiego na serii z jednej gospodarce, bo mi się nawet spodobał ten ciągnik. Potem oglądałem raz Mafia Solace, tam był taki fajny farm track, mi się spodobał ciągnik. Zetro Proxima to też taki fajny starszy. Będziemy się tam gdzieś wybierać jakiegoś rolniczego, będziemy patrzeć jak gdzie tam jakieś dobre przyczepy, może jakoś tam mnie się trafi. I nawet katalogi przyglądałem, mnie się tak, jedna taka fajna spodobała, to gdzieś była. To metal fach nie bardzo. Pronar to też nie bardzo mnie interesowała. Mnie bardzo o to. Strautmana nawet taka o. Jakieś tam o podwyżenie ma. Przyczepa porządna. No taka mnie bardzo interesuje. No jakoś tak by się można było sprawić.
chyba już wiem, na jakiej tutaj zasadzie działa ten dzyndzel tam. O, zaraz, ja wam może zaraz pokażę, o co mi chodzi. No o to, o co mi chodzi, o to tutaj. I wiem, o co tu chodzi. Jak dużo się, słomy już się napycha tutaj do tej belarki, to to się razem podnosi. Tak mechanicznie to ktoś wymyślił. No i bardzo mi nawet się podoba ten modzik, że dopracowany. I teraz... tak. I jak już mamy całą belarkę i ten pasek, będzie o, i teraz patrzymy na niego i on zaraz będzie na ten zielony, o, przeszedł na ten zielony i to jest bardzo świetne, że ktoś tak wymyślił tego moda na tą belarkę Metal Fact, bardzo mi się podoba. No, ten moderator się bardzo postarał, żeby ta belarka była dobrze dopracowana ze szczegółami i ja takich właśnie szanuję, co swoją pracę dobrze robią, wiedzą, jakie dobre mody robić, gdzie wydawać. No. Cztery pola były to. Dobra. Tu wybelowane. Jedziemy na następne dwa. Jeżeli mi się tam nie uda, no, szybko zrobić, jak się zakończy odcinek, to... no to poza odcinkiem wezmę, to zrobię, bo co już będę pokazywał, bo w następnym już chyba... coś innego chyba będę robić. Coś tak myślę. Nowe maszyny na gospodarstwo kupić to. No.
miałem podbieraka do dołu puścić. Tu przejechać, tutaj przejechać szybko, szybko. I wybelowane. Cztery będą bele najpewniej tutaj. Tam było więcej ich. Jak będę te pola powiększać, to tak się zadecyduję, żeby jakieś jeszcze tu gdzieś kupić. Kurde no! No nie no. W takim momencie. Da. To chyba tamtym już będę poza odcinkiem polem się zajmowywać. Wybeluję poza odcinkiem. Już koniec czasu. No to tyle w tym odcinku, myślę, że wam się podobał, także na razie, dzięki, cześć i w ogóle pa, zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. No, trzymajcie się, do następnego, cześć.